Jakość ziarna musi być wysoka. Na przykład pszenica powinna zawierać co najmniej 26% glutenu. Zanieczyszczenie nie może przekroczyć 6%, a wilgotność 14,5%. Z pozyskaniem takiego ziarna w Wielkopolsce na ogół nie ma kłopotów. Skupiliśmy już przeszło 5 tysięcy ton pszenicy konsumpcyjnej o tak zwanych parametrach podstawowych agencyjnych, a więc zgodnych z polską normą. Muszę powiedzieć, że warunki pogodowe nałożyły się trochę, że jest praktycznie w jednym czasie skup i rzepaku, i zbóża, więc i pszenicy, i żyta. Rzec trzeba tylko, że są pewne kłopoty z jakością, zwłaszcza pszenicy, na co przede wszystkim niestety Aura składała się. Ale ta wielkość skupu po praktycznie tygodniowych już tutaj przyjęciach świadczy o dużym zainteresowaniu rolników. Będziemy także od rolników kupować oprócz zbóż konsumpcyjnych również i zboża paszowe. A więc ci nasi dostawcy, którzy nie byli w stanie z jakością tego zboża z przyczyn obiektywnych dostarczyć, to będą sprzedawali jako zboża paszowe, a my również i takie zboża paszowe kupujemy. Z oceną tegorocznych zbiorów trzeba poczekać do zakończenia interwencyjnego skupu. Już dzisiaj jednak wiadomo, że będziemy mieć nadmiar zboża paszowego. Dla dobrego ziarna konsumpcyjnego miejsca w magazynach zbożowych nie zabraknie. Ci skupujący, którzy zrealizowali swoje limity, mogą w każdej chwili wystąpić o ich zwiększenie. Właśnie w tym tygodniu będziemy organizowali już czwarty przetarg dla podmiotów skupujących. I są limity, są środki na dopłaty do kredytów, nie ma żadnych obaw, że ich zabraknie. Jest jeszcze jeden element, otóż żeby wspomóc ten skup, agencja za własne środki we własnych magazynach rozpoczęła skup tak, żeby on przebiegał w miarę sprawnie, żeby rolnicy nie musieli ze zbożem zostawać w domu. Jak pan ocenia system skupu interwencyjny, który już od kilku lat obowiązuje w Polsce? Czy on wymagałby naprawy, jakichś zmian? To znaczy myślę, że powinien być lekko zmodyfikowany, aby także firmy skupowe mogły w jakiś sposób być zabezpieczane. To znaczy wyobrażam sobie to tak, iż rozmowy między rządem a związkami rolników także poszerzone są o trzecie ogniwo tego trójkąta bermudzkiego, jakim się nazywa ten sezon skupowy, a więc o firmy przechowalnicze, przetwarzające zboża. Myślę, że takim podmiotem mogłaby być Izba Zbożowo-Paszowa, aby nie tylko rozmawiać o cenie korzystnej dla rolnika, co jest bardzo ważne, aby rolnicy nie tracili na produkcji zboża, zwłaszcza pszenicy, ale także, aby młynarz mógł przerobić zboże w miarę tanio, to znaczy, żeby tę mąkę mógł sprzedać jeszcze, żeby nie wchodził tutaj import mąk, a żebyśmy my jako młynarze byli w stanie jeszcze mąki wyeksportować. Bez dobrego ziarna nie ma dobrej mąki, z byle jakiej nikt dobrego chleba nie upiecze. Potrzebna jest jeszcze tradycja, dodają pleszewscy młynarze, z dumą podkreślając, że ich młyny mieli ziarno nieprzerwanie od połowy XIX wieku. W tym starym, ale jarym młynie wszystko jest jak dawniej, oprócz maszyn napędzanych niegdyś parą, a dzisiaj elektrycznością. W starych budynkach, jeżeli jest przestrzegana technologia przemiału, można produkować najlepsze jakościowo asortymenty przetworów zbożowych. Dla przykładu ten obiekt, który widzimy, jest to obiekt, który już obchodził 150-lecie. Po modernizacji i wprowadzeniu transportu pneumatycznego myśmy 3 lata temu, to znaczy w 1998 roku, zwiększyli jego zdolność ze 150 do 250 ton na dobę. Ponadto jeszcze uruchomiliśmy produkcję mąk pełnoziarnowych i poza zmianą maszyn na energooszczędne nic poza technologią nie zostało zmienione. Znajdujemy się obecnie w tak zwanym sercu młyna, gdzie następuje przemiał zboża na tak zwane pasaże przemiałowe. Tu akurat znajdujemy się na pierwszym pasażu.
pasażu, pasaż pierwszego śrutu. Pasaż pierwszego śrutu i następnie tu widać, co wychodzi nam po walcach. Już na pierwszym pasażu śrutu otrzymujemy mąkę, która jest odsiewana na piątym piętrze na odsiewaczu. Pozostałe walce jeszcze bardziej rozdrabniają, gdzie otrzymuje się poszczególne frakcje mąki. Technologia młyna w zasadzie nie została zmieniona od lat 80, ponieważ mąki były znane przed wojną jako bardzo dobre w całej Europie. Nawiązujemy więc do starych tradycji. Zwiększyliśmy jedynie przemiał tych mąk. Nasi młynarze są bardzo pracowici i są w stanie nawet i przeskoczyć, jeżeli chodzi o jakość produkowanych przetworów zachodnich czy wschodnich młynarzy. Są bardzo uzdolnieni, pracowici, pracują nad sobą i nasze mąki naprawdę nie powstydzą się mąkom produkowanym w ościennych krajach. Z takiej właśnie mąki pleszewskim piekarzom udało się upiec metodą tradycyjną największy na świecie chleb. Ważył ponad 1168 kg i miał prawie 13,5 metra długości. Podjęcie takiej próby to było wyzwanie. To jest jednak w tej chwili największym chlebem na świecie. Najdłuższym, z tego co z książek przeczytałem, i prawie najcięższym. No nie prawie, najcięższym chlebem. Najcięższy chleb. Najcięższy chleb przekroczył dwukrotnie ciężar chleba, który był w Bristolu pieczony. Ludziom smakował ten chleb? Z tego co było można zaobserwować, to bardzo im smakował. No, i nie została ani odrobina. Nawet szczerze mówiąc, ja sam nie spróbowałem tego chleba, nie miałem po prostu okazji. Wszyscy dostali, a ja jakoś się złożyło, że w tym okresie czasu, gdy był rozdawany, nie mogłem wziąć.